No dziecko drogie, brokułka chcesz? No oczywiście, że ci ciocia zrobi brokułka. Brokułek jest bardzo zdrowy. Ja już naprawdę traciłam nadzieję w tą dzisiejszą młodzież. Ja myślałam, że wy już tylko te frytki i frytki i chipsy, a tu proszę, brokułek. Co ja trzymam w ręku? No brokuł. Jak to, ty nigdy brokuła świeżego nie widziałaś? Mama to tylko mrożonki kupuje, tam są już pokrojone. No tak, czemu mnie to nie dziwi? Nie wiesz, jak brokułę pokroić? No normalnie, ostrym nożem. O, na takie mniejsze różyczki możesz go też połamać. To duże? No nie, no tego możemy nie jeść. Ta część jest smaczniejsza. No nie w całości, no nie możesz gotować w całości, bo ci się będzie za długo gotował, no. To możesz sobie jeszcze odkroić, żeby tu się łatwiej łamało. No wody w garnku to ja tak w międzyczasie zagotowałam. No i na wrzątek wrzucasz. No a co się boisz, że cię poparzy, no? To wrzucaj tak, żeby cię nie poparzyło, no co w tym trudnego? Posolić zapomniałaś. Jak sól niezdrowa, co ty wymyślasz? Kole was tak uczą, że sól niezdrowa? Idź, co oni tam w tej szkole wiedzą? Jak przykryjesz, to się szybciej zagotuje. Tylko uważaj, jak ci zacznie pyrkać na boki. Jak długo, no jak długo, no aż będzie miękki. No a skąd ja mam wiedzieć, ile? 10 minut, 15? No to tak na oko, nie? To sprawdzisz sobie potem. No mówiłam, żeby pilnować. No i rozgotował się. No masz ci los. Proszę, twój broku. Możesz jeść, no. Smacznego, smacznego. Jak to? Co do tego? Nie mówiłeś, że coś do tego chcesz. Mówiłeś, że chcesz tylko brokuł. A idź normalnie, bo jak cię szmatą zdzielę. Jak ci nie smakuje, to sobie możesz masełkiem okrasić i będzie dobre. No.